Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w Eastward, kontynuujemy zabawę z pętlą czasu. Przynajmniej tak nam się wydaje, że jesteśmy w pętli czasu. Ostatnio wykonaliśmy kwestiki, tutaj donieśliśmy odpowiednie przesyłki do poszczególnych punktów i skończyło się to dla nas powrotem do przeszłości. Więc teraz się zastanawiamy, co zrobić, żeby tego uniknąć. Jesteśmy w pewnego rodzaju cały czas cyklu, musimy dostarczyć te same listy do tych samych ludzi w Ester City. Wszystko spoko, tylko my wtedy te listy dostarczaliśmy w pewnej kolejności, teraz bym chciał dostarczyć w innej kolejności. To znaczy, skoro najpierw mieliśmy dostać się tu, potem poszliśmy chyba tu i tu byliśmy na końcu, to może tym razem zacznijmy od... Zróbmy to na końcu, zacznijmy od tego miejsca, potem to, a potem to. Myślę, że tak będzie ciekawiej. A może okaże się w ogóle, że nie będziemy musieli tego robić, ale mój plan na ten moment jest właśnie taki. Cóż, witajcie, nasz dom to wasz dom, tutaj w Ester Hotel. Obawiam się jednak, że w tym momencie nie mamy wolnych pokojów. Mamy dla ciebie przesyłkę, Lena. O, cudownie, przybyła szybciej niż się spodziewałam. Przekaż mi ją tutaj, proszę. Ale tylko nie ciesz się zbyt bardzo. A co to ma być? Nie mówcie mi, że już zaglądaliście do środka. A, to jest po prostu kartka noworoczna od mojej mamy. Zawsze trochę zaczynam tęsknić podczas tego okresu w roku. No tak, bo my wiemy w sumie, co oni dostaną z tych poszczególnych przesyłek. To teraz ciśniemy na dół. Ale w lewo. Ale idziemy w lewo. Spróbujemy zmienić kolejność, tak jak mówiłem. I to jest do góry i później w prawo. Okej. Okay. No to nie jest problem. To nie jest problem, tak. To tutaj gdzieś się mamy dostać. Więc przekażemy przesyłeczkę. Znamy to miejsce, już byliśmy tutaj ostatnio. Nie musimy rozmawiać z tymi ludźmi. Halo, halo. Panie Agu, mamy dla pana przesyłkę. Chociaż myślę, że może nie będziesz z tej powodu zbyt szczęśliwy. Twojego artykułu tutaj jakby nie patrzeć nie ma. Co? Ci cholerni edytorzy, powinienem był wiedzieć. No tak, nasza sam niespecjalnie się przejmuje z zachowywaniem jakiejkolwiek tajemnicy korespondencji, bo my de facto dużo wiemy o tych przesyłkach i co ciekawe nie złamaliśmy, biorąc pod uwagę, że to pętla czasu jest, żadnego prawa. No ale tutaj by się wypadało troszkę jednak dobrze zachować i przestrzec naszą ekipę. Czy to miejsce naprawdę jest tak cudowne, jeżeli chodzi o operację? Czy w ogóle musisz pytać po wszystkim, przez co przeszliśmy, żeby tu się dostać? Po prostu popatrz na ten śnieg. Jak to wszystko tu wygląda. To jest jedyne i w swoim rodzaju Ester City. W takim razie w końcu będę mógł być jak normalny dzieciak? Co wy tutaj wciąż robicie? Czy operacja się już nie skończyła? A czy ten mróz może troszkę ci zawrócił w głowie, kochana? My dopiero przecież przybyliśmy do Ester City wczoraj. A to trochę dziwne. Wydawało mi się, jakbym w ogóle tego nie pamiętała. Ale i tak wciąż czekamy na chip, aż przybędzie. A, chip, w takim wypadku to będzie prawdopodobnie ten, proszę. Ale może lepiej nie spodziewajcie się, że będzie zbyt fajnie. John, dostarczmy ten chip. No tak, ale właśnie może powiedzmy im, że mamy odpowiedni układ scalony dla Daniela i dla jego operacji. Wy jesteście ludźmi od kapitana? Szefie, pojawił się ten układ cały scalony. To powiedz mi, żeby weszli do środka. Szef mówi, że możecie wejść. Zaraz się zajmiemy operacją. O, naprawdę, to cudownie. Chodź, Daniel. No, już idę. Ale muszę wam coś powiedzieć, jeżeli chodzi o ten chip. Tak? Tak, on, jakbym mogła to powiedzieć, coś jest nie tak z jego feedbackiem, z jego obwodami, one są jakoś zbyt wyolbrzymione. Feedback, obwody feedbackowe. Jesteś zainteresowana robotyką, dzieciaku? Poczekaj, aż tylko skończymy operację, wtedy możemy porozmawiać. No, pośpieszę się do środka, dobra? Szef troszkę zaczyna być niespecjalnie miły, kiedy musi czekać. No dobra, no my przekazaliśmy info, tak? To już jest nie nasza wina, że oni nas nie słuchają. My zrobiliśmy dobry uczynek. Ej, a ty się na co gapisz, co? Operacja się skończyła, więc chodźmy do Iron Carbine. Oj, Daniel. Ja nie jestem bałwanem. Cóż. To całkiem dziwaczne.
To tak jak gdybyś wiedziała, co dokładnie powiem. A cóż, sam zawsze była i tak całkiem nietypowa i tajemnicza. Czas się dostać powrotem do Iron Carbine. Hej, William, no szybko. Zaraz cię zostawię, jeżeli się nie pośpieszysz. No. Nie posłuchali nas. Cóż, wzywają mnie, więc muszę wam powiedzieć do widzenia. Ja. A można było nas posłuchać. Wiesz co, to całkiem dziwne. Jest zupełnie tak jak mówiłaś wcześniej, dzieciaku. Coś było nie tak z obwodami na tym układzie, w tym układzie scalonym. No to jest zupełnie tak, jak to było wczoraj. Jak wczoraj? Przynieśliśmy ci układ scalony wczoraj też, chociaż ty prawdopodobnie tego nie pamiętasz. A? W każdym razie, czy jest jakiś sposób, czy cokolwiek, co możemy zrobić dla Daniela, żeby go przywrócić do normalności? Tak, ale potrzebowalibyśmy specjalny układ, układ emocjonalny. Emocjonalny? I być może byś... Nie jest tak, być może, że wiesz, gdzie możemy taki dostać? Jeśli dobrze pamiętam, to ostatni został zainstalowany w robocie, który nazywał się Floyd. Ale on odszedł... On poszedł na pogrzeb Salomona. A, to musi być ten robot na Wyspie Czasu. Nie mów mi nawet, że wybieracie się na Wyspę Czasu w takim czasie. No zdecydowanie, musimy znaleźć ten cały obwód emocjonalny. To jedyny sposób, żeby operacja Daniela była sukcesem. Problem jest, że statek, on tylko tam jedzie raz na dzień, a więc musicie poczekać tak do jutra. Tak, możemy poczekać do jutra, możemy mieć kolejną pętlę czasu, która nas tam zawiezie tak czy siak. Więc jakby no problem, bo i tak się tam cofniemy. Coś czuję, że to nie jest tak, że teraz wszystko będzie ok, tylko czuję właśnie, że znowu nas wycofa. Trzeci raz tą samą przesyłkę. Już skończyliście, co? No to całkiem szybka dostawa i szybkie z was diabły, muszę powiedzieć. Macie naturalny talent do tego typu rzeczy. No a teraz mam jeszcze dla was ostatnią rzecz, którą musicie dostarczyć. Ona musi dotrzeć do Iwana w Esther Hotel. Tja. Oj, ten Iwan nigdy tej przesyłki nie dostanie, niestety. Bo apparently zawsze... Ale to jest chyba zawsze o konkretnej godzinie, czyli gdybyśmy się pośpieszyli szybciej nawet, to być może moglibyśmy jakoś zdążyć. Tylko że, no cóż, na razie mamy ten sam oczywiście cofnięcie w przeszłość. Nie wszyscy się muszą wykruszyć, ale zostanie ten robot. Tak, ten robot zostanie Floyd, więc może weźmiemy od niego ten układ scalony. Oczywiście, ile się zgodzi, no bo przecież to jest w tym świecie, jak rozumiem, żyjąca normalna istota. Był dobrym, czy byłeś dobrym człowiekiem, czy złym, to nie ma znaczenia, bo dzisiaj i tak jesteś w ziemi. Wiadomo, słyszeliśmy to już mnóstwo razy. Nic się w tym tekście nie zmieniło, nawet za trzecim razem. Robot oczywiście sobie odjedzie. A my absolutnie, jak gdyby nigdy nic, trzeci raz witamy w tym samym momencie czasowym. Znowu tu jesteśmy? Czy my przypadkiem nie byliśmy w dokach? Zaraz, ten dzwon. Słyszałeś ten dzwon, John? To zupełnie tak samo, jak było wcześniej tam na stacji. Co tu się może w ogóle wyrabiać? Pójdź, to jest Floyd. On tam sobie stoi. On powinien mieć ten cały układ emocjonalny. No tak, tylko obawiam się, że i jego stracimy. No ale. Nie ma nawet kwiatka dla staruszka, to całkiem smutne. Czy to są te całe emocje, o których ludzie zawsze mówili? Przepraszam, panie Floyd. Floyd, to całkiem niezłe imię. Ale człowiek, który dał mi to imię, już nigdy jego więcej nie wypowie. Bardzo mi przykro. Czego właściwie potrzebujecie, ludzie? Ten układ emocjonalny. No nie znowu ten koleś. Ja myślałem, że to był dobry człowiek. Naprawdę myślałem. Kiedy jego asystent poprosił mi o dostarczenie kwiatków. Ale ja się myliłem. Po prostu weźcie sobie to, dobra? Ta rzecz sprawia mi tylko same problemy. Oj. Ja raczej wolałbym nic nie czuć. I tak by od teraz choćby. Salomon odszedł, a ja muszę i tak znaleźć sobie nową pracę. Rozumiem, że on tam płacze, bo widzę olej i coś białego wylewające mu się z oczu. Wy co prawda nic nie wiecie, prawda? Twoja twarz. Twoja twarz? To dziwne, a przecież nie powinienem był w stanie już niczego odczuwać. Ale z jakiegoś powodu łzy nie chcą przestać mi kapać. Musi być coś nie tak ze mną. Ta muzyczka jest idealnie na temat, powiem wam szczerze, do tego momentu.
Jezu, biedny robot. Możemy coś zrobić dla niego? Nigdy nie powinienem był pożyczać tego układu. On tego go pożyczył w ogóle. No dobra, zapiszmy sobie na wszelki wypadek. Niezliczone wspomnienia tutaj, starsze nawet ode mnie, ale bałem się, że nikt ich już nie załaduje. Tak, to już słyszeliśmy. Tą lodówkę kojarzymy. Jakkolwiek to brzmi. Chodźmy więc dalej. Statek oczywiście, który na nas czeka. Tu się nic nie zmienia pod tym kątem. Chyba, że nie będzie na nas czekał. John, mój chłopcze. Szybko, pośpieszcie się, bo zaraz wypływamy. Ale co z naszym drogim Floydem? On powiedział, że chce trochę więcej czasu spędzić na wyspie. A cholerny gnojek. Znaczy nie, to jest bardzo, bardzo to tłumaczenie, które właśnie wam sprzedałem. Raczej żal mi tego gnojka, w ten sposób można by to bardziej przetłumaczyć. Strata profesora Solomona naprawdę musiała kosztować mocno jego serce. Chłopaki, nie przejmujcie się tą puszką. Czas podnieść kotwicę. No dobra, zwłaszcza ty, John, masz mnóstwo pracy do zrobienia na suchym lądzie. A przepraszam, ale to nie jest czas, żeby zadawać pytania, moja droga. Nie pamiętasz naszego pirackiego kodu? Bla, 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 to się nic nie zmienia. No dalej, uderzmy na fale. Ale nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal przecież. No dobra, ciskamy naprzód. On coś krzyczał wcześniej, miałem wrażenie, a propos pogody. A może się mylę, ale miałem takie wrażenie, że tak było. Chodźcie ze mną, we dwoje. Nie chcemy przecież, żeby nasi klienci musieli czekać. Tak, wiadomo, musimy dostarczyć listy, to się nie zmienia. Tak, SIPAK. John. Oczywiście, że John. Tutaj się też nic nie zmienia w tym dialogu. Szukam jakichś różnic, nie chcę się kolejny raz tego samego tłumaczyć. Tak, on jest ekspertem. Ale my musimy znaleźć Izabel. A jasne, SIPAK. Zajmij się nimi. Dobra, dobra, dobra. Nie myślcie sobie, że tylko dlatego, że znam kapitana, to że znacie kapitana, to nie będę was mocniej grillować w tej robocie. Trzy przesyłki do Leny, Agu i do mamy Jazz. Ostatnia będzie trochę trudniejsza. Musi trafić do Gaja tam obok Red Rocket Repair. I nawet nie próbujcie zgubić żadnych z moich listów. Mają być dostarczone własnoręcznie. Jeżeli chodzi o tą jedną dla Gaja. Tak, tak, wiem, z nim się ciężko dogadywać. Ale to jest nasz obowiązek, żeby dostarczyć każdą przesyłkę do ręki. Zróbcie co musicie. Nie, chodzi o to, że ten chip, który zamówił, jest coś z nim nie tak. My mamy ten faktyczny chip, którego potrzebuje. A, więc ktoś tak naprawdę w ogóle przejmuje się tym starym niedźwiedziem. No dobra, jeśli tak wychodzi, to dajcie mu ten dobry chip. Tylko po prostu nie chcesz, żeby potem były żadnego rodzaju narzekania, okej? No dobra. Ale to własnoręcznie mnie zastanawia. Może przez to, że nie dajemy... Nie, to chyba nie jest powiązane. Bo tylko myślałem, że może to właśnie SIPAK cofa czas, nie? Bo nie dostarczyliśmy tego chipu własnoręcznie, wiecie. On tak naprawdę trafia w ręce jego asystenta, jak rozumiem. Dobra, dostarczmy po raz kolejny ten list. Cześć, bla, 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 to jest wasz dom, tak jak i nasz. Dobra, przesyłka dla pani Lena. O, cudownie, przyszło szybciej niż się spodziewałem. No daj mi to, daj mi to. Tylko nie ciesz się zbyt bardzo. A co to, spojrzeliście do środka? A to jest kartka od mamy. Tęsknię za każdym razem o tej porze roku. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie będę z nimi tym razem rozmawiał, tylko pójdę bezpośrednio. Czy to jest Gaj? A może... No właśnie, hej! To jest sklep naprawczy Gaja. Nikt nie może tam wejść bez jego zgody. No super, tylko... Mamy ten chip. Zaraz, co? Macie chip emocjonalny, naprawdę? Tak, Floyd nam go dał. A więc poszliście na wyspę czasu. Cholera, wy naprawdę robicie wszystko, co tylko się da. Musicie... Tamta dwójka musi być waszymi dobrymi przyjaciółmi. No dobra, to w takim wypadku dalej, zacznijmy operację. Wy też. Wchodzi na to, że macie całkiem, jesteście mocno zainteresowani całą tą sprawą. A będziemy mogli w końcu zobaczyć, jak ta operacja wygląda od środka? Chyba tak. Szefie, myślałem, że ci powiedziałem, żeby nikogo tu nie wpuszczać. Ale oni mają chip emocjonalny. Chip emocjonalny? Proszę, własnoręcznie tym razem. A, to zdecydowanie jest to.
Nie mam absolutnie żadnego pojęcia, w jaki sposób mogli się to dostać, ale wychodzi na to, że nie ma czasu teraz zadawać głupich pytań. Smith, no dalej, to zrobimy to. Tak jest, proszę pana. Dostarczyliśmy własnoręcznie tym razem. Uhuhu, jaka poważna muzyczka. Wcześniej to nie trwało zbyt długo. Poziomy energetyczne wzrastają w rdzeniu. Nie przejmuj się, mam wszystko pod kontrolą. Mamy jakieś interferencje na wszystkich tych, na wszystkich falach. Myślisz, że jestem ślepy czy coś? Daniel, wszystko w porządku? Jest okej, okay. Jakoś tak to nawet jest dosyć tak jakby dla mnie znane uczucie. William, czy tam jesteś? Oczywiście, że tu jestem. William, kiedy ta operacja się skończy, czy moglibyśmy wrócić do Podkrog Isle? Podkrog Isle? Zaraz. To ty jesteś tym Williamem. Zdecydowanie wiesz, kiedy wybrać sobie najlepszy czas na takie rzeczy. Cisza. Już prawie cię mam. Nawet nie myśl o tym, że gdziekolwiek się wybierzesz. Poziomy energetyczne dalej wzrastają. 200%, 480, 1890. Nie mogę tego w żaden sposób kontrolować. Poziomy energetyczne to niemożliwe. Ej, mam nadzieję, że on nie wybuchnie tam. Przez nas. Ten pojemnik nie wytrzymał już zbyt długo. Stop, zaczynamy operację. Przetnij wszystkie wody. Daniel, wszystko w porządku? Co się dzieje? Szybciej, system jest przeciążony. Ej, czy on przez nas zginął? Myśli tak to shit, trzeba było dać tam zatruty. Daniel. I teraz się pęta czasu z kolei nie zatrzyma. Znaczy nie wiecie, nie. Nie będzie dalej trwała. Daniel, wszystko w porządku? Ja... Nie czuję się ani trochę inaczej. Więc operacja... A, źle to wszystko policzyłem. Wybaczcie ludzie. Po prostu nie spodziewałem się, że ten mały chłopak będzie miał sobie tyle energii. A więc nie ma żadnego sposobu, żeby to naprawić? Ej, nawet nie próbuj mnie w ten sposób nie doceniać. To tak szybko. Musimy po prostu znaleźć bardziej odpowiedni pojemnik i tyle. Wtedy będziesz normalnym dzieciakiem w mgnieniu oka. Naprawdę? Naprawdę. Cóż, to był całkiem męczący dzień. Dlaczego nie wybierzemy się z powrotem do Iron Carbine, żeby troszkę odpocząć? I dziękuję obu wam. Jeśli nie wasza dwójka, to prawdopodobnie nigdy nie dotarlibyśmy tak daleko. Chodź Daniel, chodźmy już. Okej. No, gdyby nie my, to cholera wie, on prawie wybuchł przez nas, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. I dajcie nam znać, jeśli będą jakikolwiek progres będzie poczyniony w tej kwestii. Będziemy tam przy cmentarzysku pociągów. Dobra, którym się dostarczyliśmy do ręki, to musimy jeszcze dostarczyć resztę listów, więc chodźmy, John. To cały jeden, ale okej. Wydaje mi się, że to o to chodziło być może jednak. Na początku to jest ciężko ocenić, bo faktycznie nie dostarczyliśmy do ręki własnoręcznie tych listów wcześniej. Może i tak się zaraz cofniemy. Myślałem, że on faktycznie krzywdę sobie zrobi i... Daniel w sensie, i będziemy się cofać, żeby to jakoś ogarnąć. Ale zostałem dosyć mocno zaskoczony. Dobra. Panie Jago, mamy przesyłkę dla pana. Ale myślę, że nie będzie pan zbyt szczęśliwy z tego powodu. Pana artykułu nie ma w środku. Co ci cholernie edytorze? Powinienem był wiedzieć. No dobra. Oj, to ciśniemy dalej i zobaczymy, czy nas cofnie teraz. Nie tutaj. Florida Oranges? Dobrze widzę? A, no tak czy siak. Jestem ciekaw, jak bardzo to nam zmieni cokolwiek. Być może to nic nie zmieni, być może w ogóle nie o to chodzi. Ale jeśli nie, to nie mamy zbyt dużo czasu, żeby z tej pętli wyjść. Dobra, zobaczmy więc, czy cokolwiek poszło lepiej. A więc, jak tam operacja waszego mojego kolegi poszła? Zadziałała, to znaczy jednocześnie też nie zadziałała. Troszkę... Nie, tak nie wydaje się, żeby cokolwiek się zmieniło.
Chodzi na to, że operacje czasami są po prostu takie. Ale tak długo jak się nic nie skrzeniło, to można to nazwać sukcesem. A właśnie, dostałem też nowy list do przesyłki, do dostarczenia. Musicie się wybrać do Iwana Wester Hotel. A skąd wy to wiedzieliście? Tak, faktycznie, do właśnie tego starego faceta. Dostarczcie mu to i macie spokój na resztę dnia. W takim wypadku zostaw to nam. Ej! Proszę bardzo. Po prostu dostarczcie tą przesyłkę bezpiecznie. Nie martwcie się o to, co jest w środku. Trochę się jednak martwię tym faktem. Ale nie cofnęło nas. A to duża zmiana w stosunku do tego, co się działo wcześniej. Czyli jednak kluczowe było dostarczenie do rąk własnych. Albo oczywiście jest też opcja taka, że Daniel coś robi potem, gdyby przeszedł operację w ten zły sposób. No a teraz się tak nie stało. Musimy znaleźć Iwana. Nie wiem, czy będzie w swoim pokoju, czy... O, nawet wiemy w którym. Kto tam? Bardzo przepraszam, proszę pana, ale mamy dla pana przesyłkę. A idźcie sobie w cholerę. Prawdopodobnie to ten imbecylny dziennik z jego bezsensownymi banialukami. Znowu do mnie pisze. Cholerne, pretensjonalne dzieciaki, wszyscy z nich. Nie wierzycie mi, co? A ja im pokażę jeszcze, ja im pokażę wszystkim. Ja znajdę Izabel. Ouu. Izabel. Czy ty powiedziałeś Izabel? Gdzie ona jest? Czy coś wiesz na ten temat? To wasza dwójka zna tą kobietę? Szliśmy do Esther City, żeby ją znaleźć. A, ludzie z zewnątrz, co? Co oznacza, że musiała... Że ona także musi być z zewnątrz pola czasowego. Ale co ona właściwie chciała tutaj osiągnąć, przychodząc w to miejsce? Albo odnaleźć. Proszę mi wybaczyć, drogi panie, ale czy wie pan może, gdzie jest Izabel? Po pierwsze, nie znam Izabel, ok? Ale ja wiem to. Ona przyszła tutaj, do mnie. I gdyby nie próbowała po prostu zdobyć moich badań, moich zapisków, to w takim wypadku musi być uwięziona przez coś. Bo nie próbowała znaleźć jego zapisku, więc przez coś musi być uwięziona. Dziwne, ale okej. Uwięziona przez co? W jaki sposób ja mam w ogóle wiedzieć? Słuchajcie teraz mnie bardzo dobrze. Ja jestem największym naukowcem w Esther City. Cóż, jednym z nich przynajmniej. W każdym razie, jeśli ja mówię, że nie wiem czegoś, to po prostu nie wiem. Ale jeśli jest jakiegokolwiek rodzaju wskazówka gdzieś na zewnątrz, w takim razie Thomas na pewno... Cholera, znowu nadchodzi. Co się dzieje? Co nadchodzi? Znajdźcie Thomasa. Thomasa na Wyspie Czasu. Okej. Okay. Znajdziemy Thomasa w takim razie. Ale nam się troszkę pętla czasu wydłużyła, tudzież zrobiliśmy wszystko szybciej? Ciężko powiedzieć. Ale musimy znaleźć Thomasa na Wyspie Czasu. Okej. Okay. Jest to jakaś rzecz, którą możemy spróbować zrobić. Ale Thomas. Thomas to kto? Czy Thomas to może nie jest przypadkiem kapłan? Nie, to raz. Okej. Okay. Dobra, czy byłeś dobrym człowiekiem? Wiadomo, stara śpiewka. Nic tu nowego nie mamy. Oczywiście Floyd teraz sobie odjedzie, biedny. Musimy od niego wziąć ten chip, jakby nie patrzeć. I potem musimy poszukać Thomasa, więc chyba zostaniemy na tej wyspie w tym wcieleniu, że tak powiem. Musimy znaleźć Thomasa. On coś pewnie wie na temat Izabel. Dobra, a czy mogliśmy tutaj gdzieś pójść? Nie wydaje mi się. To w ogóle ta wyspa jest całkiem spora. Ja myślałem, że to jest taki malutki kawałeczek, ale okazuje się... Że jednak nie, że to jest całkiem duże. Nigdy nie zwróciłem uwagi na mapę, ale nie wiem, czy miałem okazję, po prostu tego nie zrobiłem. Floyd, słuchaj. Wiem, że przeżywasz to, co się stało, ale potrzebujemy od ciebie układu. O, nie tym razem jednak. Tym razem nie będziemy zgarniali układu od Floyda. No dobra. To wyjdźmy sobie w takim wypadku w świat. O, możemy chodzić tutaj pierwszy raz od dawna, co jest zaskoczeniem. Nie mamy odpowiednich materiałów, żeby cokolwiek ugotować, to prawda, ale skoro możemy chodzić, to ja sobie tutaj połażę troszkę. Ciekawe, czy statek odjedzie beze mnie? Skoro tak? Bo nie zamierzam tam na razie nawet schodzić. Wydaje mi się, że może być tak, że odjedzie bez nas. Dobra, pyk. Idziemy tutaj.
Okej, okay, a to były schody, okej. Okay. Czy to jest kościotrupowy coś? Dobra, ja bym chciał jednak... O właśnie, teraz go możemy pobić. No, on się nie da zastunować w taki fajny sposób jak wcześniej. Się dawali inni przeciwnicy. No trudno. Ale dobrze wiedzieć, że coś takiego tu się dzieje w takim razie. Tutaj też widzę... A, tutaj jest bomba. A, rozumiem, że tutaj możemy wziąć bombę, jakbyśmy chcieli się wrócić. Okej. Okay. Spoko. Czyli możemy eksplorować spokojnie to miejsce w takim razie. Tą nową wysepkę. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy tu, a musimy dotrzeć tam bardzo daleko. Może na nas statek poczeka i nie odjedzie. Fuck, ich tu jest dużo. Dobra, pyk. Że tylko się da. I tak mnie skurczybyk walnął. Dobra, zróbmy raz, dwa, trzy. Wydaje mi się, że to będzie za mało. Więc po prostu te zmianki, które tutaj robimy, może nam wystarczą właśnie. Musimy częściej korzystać z combo między tymi dwoma postaciami. Tam coś jest otoczone barierą. Muszę tam podejść, zobaczyć, co to za ciekawostka. Tu też są schody swoją drogą. Ale za chwilę, za chwilę, za chwilę. Te schody za chwilę. Dużo ciekawych miejsc do zbadania. Okej. Okay. To jest ptak. On sobie tutaj potrafi latać nawet poza naszym terenem. Więc musimy go jakoś przytrzymać. Dobra. I teraz tak, ta skrzynka... O, Jesus. Czy to zabiera życie? Nie, nie zabiera. A jeżeli sobie załadujemy moc, właśnie, może damy się radę przebić przez to. O, właśnie. A, proszę bardzo. Działa to w ten właśnie sposób. Oktopus, czyli będziemy może mogli takojaki zrobić. Zawsze coś. Dobra. Minus 50%, ciekawe. Bylibyśmy na minusie po tym ataku? Wow. A czy tu coś jest? Dużo przeciwników. Nie za silnych, co prawda. Przynajmniej z tych małych. Nie, ten duży też nie jest silny. I tutaj gdzieś niby skrzynka jest. Ale gdzie dokładnie? Aha. To trochę dziwne, ale gdybyśmy zrobili... Nie, to za mało. Musimy wziąć ewentualnie tą latającą. Kurde. Próbujmy jeszcze raz w takim razie. O! Nie, ona się od tego odbija. A może musimy w konkretny sposób tutaj podejść? Na przykład idąc dołem jakoś? Nie, zostawimy sobie to na razie, bo to jest... A może tędy musimy tą bombę rzucić? A spróbujmy. Nie, absolutnie nie. Dobra, wracaj, wracaj bombko, nie potrzebujemy tutaj wykorzystywać. Wyjdziemy sobie z powrotem do góry. Zdecydowanie łatwiej jest w ten sposób z nimi walczyć. Oj. A, zdążyłem. Zaskoczenie roku, że mi się udało coś zrobić tutaj. Dobra. Czyli tutaj są kompletnie niepoznany świat. Tam jest jakaś rzecz, której nie możemy na razie wyłowić jeszcze. Może potrzebujemy lepszej broni? Albo zaraz, może tego. Zaraz, spróbujmy właśnie użyć tej naszej... Przecież mamy... O, fuck, oni się odradzają za każdym. No, przebiegniemy po prostu obok nich, będziemy ich ignorować. Nie ma nas tutaj, bye bye. Spróbujmy więc z dystansu... Akurat nie powinien być problem. Oni sobie po prostu tak skaczą. Oj, nawet coś wygenerowali nam mleko, jak super. Nawet spróbujmy. Nie, okej, okay. No dobra. Spróbowaliśmy. W każdym razie. I wiemy już, że to nie jest to. Moi drodzy, eksplorację dalszą tej wyspy zostawimy sobie na kolejny odcinek. Ja dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się Eastward podoba. No jesteśmy już całkiem daleko w grze. Więc no jestem ciekawy. To naprawdę wydaje mi się cały czas, że ta gra jeszcze ma mnóstwo do odkrycia przed sobą, więc nie mam żadnego pojęcia, czy w takim momencie gry jesteśmy. No ale tak czy siak. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrypcji kanału, a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!